Dobry wieczór. Witam Was serdecznie. Ja nazywam się Agata Zawodka i razem z mężem prowadzimy sklep Agatiara. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną. Przez osoby początkujące. Duszy na rynku mamy strasznie dużo, no i które tu wybrać, które kupić, w które faktycznie zainwestować, żeby faktycznie one się przydały, a nie tylko leżały i zachodziły kurzem. O tym wszystkim opowiem ja. Opowiem, jakie tusze ja kupowałam na początku jako początkująca skraperka, czy był to mój dobry wybór, czy niedobry, z których z nich korzystam do dziś, a z których zupełnie nie. Dlatego jeśli interesuje Ciebie ten temat, albo znasz jeszcze osobę, którą też by ten temat mógł zainteresować, która też się zastanawiała nad wyborem tuszy, to bardzo Cię proszę, udostępnij ten live. Niech wszyscy sobie zobaczą, niech wszyscy posłuchają i się dowiedzą, jak temat tuszy widzę ja. Słuchajcie, teraz ja sobie zobaczę, czy jesteśmy, czy się widzimy, czy się słyszymy. Ja bym bardzo prosiła, żebyście się tam troszeczkę poodzywali i powiedzieli. Ja zaraz zacznę od kilku rzeczy takich informacyjnych, bo mam wam dzisiaj strasznie dużo. Aha, jesteśmy, no i świetnie. Mam wam dzisiaj bardzo dużo do powiedzenia. Kilka takich, dobrze. Są dziewczyny, witamy się, o, super. I Basia, i Iwona, i Beata. Dobra, fajnie, witam Was wszystkich w takim razie, już jestem spokojna, że jesteśmy, że jest wszystko ok, widzimy się, słyszymy, super, dzięki Sylwia, bo to się na live to jest różnie, to nie jest tak, jak wczoraj nagrywałam filmik, o którym Wam za chwilę opowiem, to nie jest tak, że można sobie przerwać, można sobie zmontować, tu się może wydarzyć wszystko, no i właśnie, przy okazji tego, że niestety może się wydarzyć wszystko, chciałam strasznie Was przeprosić, że odwołałam poprzedniego live'a. No niestety, nie nad wszystkim mamy w życiu kontrolę, a życie najbliższych jest najważniejsze. I dobrze, słuchajcie, to może przejdźmy dalej, bo mam weselsze informacje. Przede wszystkim, słuchajcie, jutro już startuje druga edycja zabawy YouTube Hop po polsku, w której ja mam szansę wziąć udział. Na czym polega zabawa? A mianowicie na tym, że trzeba poskakać po blogach dziewczyn. Wszystkie linki jutro będą dla Was dostępne. Pooglądać sobie filmiki, poinspirować się, popodziwiać, jak dziewczyny nasze znane skraperki przede wszystkim pracują. No i można zdobyć też nagrody. Właśnie, żeby zdobyć nagrody, trzeba pod każdym filmikiem zostawić komentarz, zasubskrybować kanał YouTube i będzie do zdobycia 12 nagród niespodzianek, więc myślę, że warto, przy okazji miło się spędza czas. Także koniecznie jutro, chyba bodajże koło 12 w południe rusza cała akcja i wieczorem i przez weekend będzie co oglądać. No i teraz sprawa, o której Wam chciałam powiedzieć już od dawna, która strasznie też dużo wzbudza w nas emocji. Słuchajcie, ale mam dzisiaj wrażliwy dzień, chyba dlatego, że dawno nie nagrywałam. Słuchajcie, no więc mamy fantastyczną informację. W czerwcu będzie w Warszawie zlot scrapbookingowy. Nie będzie to ten sam zlot, który kojarzycie, był do tej pory. Inni organizatorzy, inne miejsce i Agateria właśnie jest jednym z organizatorów tego zlotu. Oczywiście organizują z nami ten zlot jeszcze trzy fantastyczne dziewczyny. Zuzanna Gułaj, Marta Piekarczyk i Magdalena Nowicka. No i plus my dwoje, bo ja i mój mąż Darek. Słuchajcie, zlot będzie 15 czerwca w Warszawie na ulicy Młocińskiej 5. Kto mniej więcej zna Warszawę, to będzie wiedział, jak powiem, że to są okolice Ronda Radosława po przekątnej od dużego naszego centrum handlowego Arkadia. Kto nie zna Warszawy, spokojnie sobie znajdzie w Google Maps miejscówkę i sobie swobodnie zobaczy. Dlatego proszę, zapisujcie już w swoich kalendarzach, planerach,
Przybywajcie do Warszawy, będzie bardzo dużo warsztatów, będzie bardzo dużo sklepów, ponieważ mamy już wszystkie miejsca zajęte, słuchajcie. Nie mamy już nawet jednego centymetra, żeby jakiś sklep wcisnąć. Mamy 30 wystawców, więc myślę, że fantastycznie, będzie na co patrzeć, będzie co podziwiać, będzie na co wydawać kasy oczywiście, ale będą też pokazy, będą make and take'i. Planujemy zrobić coś fajnego przed naszym budynkiem. Trzeba się tylko modlić, żeby pogoda tego dnia nam dopisała, bo mamy tyle pomysłów w głowie. Mam nadzieję, że wszystko da się zrealizować. Dzisiaj ruszyło na stronach właśnie z lotu ruszyło kendy. Będziemy co 5 dni kendy ogłaszać nowe, ponieważ każdego kendy będzie sponsorem inny sklep, który się będzie wystawiał u nas na zlocie. Także też super fajne będą paczki do zebrania. Ja mam nadzieję, że poszukacie sobie więcej informacji w mediach społecznościowych. Mamy też stronę, ja mam spisane, słuchajcie, bo nie wszystko pamiętam, szczególnie jak to by nie było, troszeczkę nerwy są. Mamy stronę creativeday.com.pl, tam się będzie wszystko zapełniało. Oczywiście szukajcie też informacji na Facebooku Zlot Creative Day i na Instagramie creativeday_zlot. Tam wszystko się będzie pojawiało, wszelkie informacje, więc zapraszam, śledźcie. Dobra, to chyba już dosyć tego gadania. Bierzemy się powoli do roboty. Mam nadzieję, że wszyscy już doszli. No i jest nas dużo. No świetnie, jest nas bardzo dużo, nawet bym powiedziała. Zdradź, jakie sklepy będą, chociaż kilka. Słuchajcie, wszyscy najbardziej znani. Wszyscy, którzy... Nie będę wymieniała wszystkich, bo jak kogoś nie wymienię, to się mi ktoś obrazi. Ale powoli będziemy już na stronie zlotu puszczać loga sklepów. No nie mogę powiedzieć kto, naprawdę, bo się nie da wszystkich wymienić, żeby kogoś nie pominąć. Dobrze, słuchajcie, bierzemy się w takim razie do roboty, żebyśmy tu nie siedzieli do 23. I teraz przybliżymy was troszeczkę, żebyście wiedzieli, co tutaj się. Jest, ja sprawdzę, którą stronę tutaj. O, tak będzie. Dobra. Słuchajcie. Dla mnie tuszami, od których zaczynałam w ogóle swoje zakupy pierwsze skrapowe, dawno, dawno, kupę lat temu, były tusze Memento. Do dziś dnia uważam, że jest to najlepszy zakup, jaki można zrobić na początku, oczywiście myśląc o stemplowaniu. Tusze te są dla mnie po prostu, słuchajcie, idealne. Już opowiadam. Tusze te to przeważnie, najlepiej takie właśnie mi się używa i myślę, że chyba to jest najlepszy zakup. To malutkie tusze, takie łezkowate. One oczywiście są już nasączone tuszem. Niektórzy tego nie wiedzą, ja wiem, że dla których to może śmieszne, ale takie pytania mamy na zlotach, dlatego też takie informacje będę tu podawała. Gąbeczka jest wystająca, więc będzie się bardzo dobrze aplikowało na stempel ten tusz. Nic nie będzie nam tutaj przeszkadzało. Nie ma tak jak w zwykłych tuszach, które możemy kupić w sklepie papierniczym. Ta poduszeczka, znaczy może pudełeczko, w której jest poduszeczka, jest równa właśnie z poduszeczką i wtedy nie możemy dobrze i swobodnie przykładać stempla, bo nam stempel, powiedzmy, opiera się o opakowanie, o plastik. A właśnie w tuszach scrapbookingowych charakterystyczne jest to, że poduszeczka wystaje, może na innym kolorze będzie widać bardziej, o, poduszeczka wystaje poza wysokość plastiku, poza wysokość opakowania i wtedy zdecydowanie lepiej nam się go aplikuje na stempel. To są tusze wodne firmy Tsukineko. Kolorów bodajże jest 36,
Ja tutaj ze sobą przyniosłam tyle, nie wiem co tutaj jest, takie najbardziej podstawowe, no, które używam po prostu non-stop. To jest tusz czarny, tusz zielony, tusz niebieski, piękny Tilsil, jeśli ktoś lubi takie turkusowe kolory. No i do prac dziecięcych bardzo, bardzo delikatniuśki różowy i niebieski. Dlaczego uważam, że te tusze są najlepsze, jeśli chodzi o odbijanie stempli? Nie wiem, co jest w nich takiego fantastycznego. No, mają taki fantastyczny skład, że idealnie odzwierciedlają podczas odbitki każdy element stempla, każdą rozetkę najdrobniejszą, każdy druczek najdrobniejszy. Ja Wam teraz może pokażę właśnie, jak to wygląda, żebyśmy mieli porównanie kilku tuszy. Tylko sobie posprzątam. Dobra. I już będziemy odbijać. Oczywiście do odbijania, no to chyba już wiecie, kto oglądał spotkania ze mną, że zawsze używam miękkiej podkładki. Może to być podkładka pod myszkę, nie musi być taka specjalistyczna. Używam stempel z cytatem Agaterii. W ten sposób nakładam tusz. Bodajże pierwszy film był właśnie o stemplowaniu, więc osoby zainteresowane dokładniej tematyką stemplowania zapraszam do poszukania na naszym kanale YouTube Agateria Craft właśnie filmiku o tej tematyce. Tam się więcej na ten temat dowiecie. I teraz przykładamy, dociskam w każdym miejscu. I mam odbity stempelek. Dla mnie stempelek jest odbity idealnie. Postaramy się, żeby było widać. Troszkę daleko mam podgląd i musi to troszeczkę potrwać. O, dobra. Będziemy sobie na tej kartce porównywać za chwilę kolejne tusze. Kolejnymi tuszami, które używam, ale już zdecydowanie w mniejszym stopniu do odbijania stempli, są tusze permanentne. Tusze permanentne są Stazona i Archivala. Ja akurat mam zakupiony Stazon tylko taki jeden kolor. Stazony chyba też są w mniejszych takich opakowaniach. Ale ja mam taki. Archiwale z kolei mam w kilku kolorach kupione. Zaraz powiem, dlaczego i do czego one mi służą. I tu mam jeszcze taki różowy i bordowy i cudowny zielony, bardzo ładny zielony. Zaraz będę opowiadała wszystko o co chodzi. Jeśli miałabym wybierać i kupić jeden z tych tuszy, bo nie uważam, że dwa są konieczne, wybrałabym Archival. I chyba nie tylko ja. Stazon, gdy odbijam stazonem to i przyciskam stempel do kartki, to ja potem przy odrywaniu mam wrażenie, że on się przykleja. Nie wiem, no budzi to we mnie jakieś takie niezbyt estetyczne odczucia, wrażenia i zdecydowanie stazonowi nie jestem przychylna. Właśnie, nie powiedziałam, tusze permanentne, czyli charakteryzują się tym, że można je odbijać nie tylko na papierze, ale na metalu, na drewnie, na plastiku. Czyli to są tusze po prostu niezmywalne. Tak jak Memento były wodne, te są niezmywalne. Możemy je na każdej w zasadzie powierzchni, na ceramice, możemy je odbijać. Stazon według mnie dodatkowo jeszcze ma tą wadę, że o wiele szybciej wysycha i według mnie odbija po prostu mniej dokładnie, mniej na czarno niż Archival. Więc jeśli miałabym wybierać i kupić tylko jeden z nich, na pewno wybrałabym Archivala. I dlatego też mam dodatkowe kolory, ponieważ to właśnie Archival, Stazon też nie. Tylko właśnie Archival doskonale odbija stemple na foamiranie. Ja Wam chciałam pokazać taki bardzo modny teraz temat, to kwiatki. I ja spróbuję tu podrzucić pod kamerkę mój taki duży wzorniczek.
Zaraz zobaczymy. Na przykład te stempelki są, te obramówki ciemne są odbite na foamiranie właśnie archiwalem i one się nie rozmazują. Tak samo mam tutaj jakiś inny kolorek, tutaj mam inny kolorek. One się nie rozmazują. Każdy inny tusz, którym chciałam odbić, nie mówię o kolorowaniu, tylko o odbijaniu stempli na foamiranie, każdy inny tusz mi się rozmazywał, tylko archiwal się nie rozmazywał. Dodatkowo archiwalem możemy też, zaraz poszukam, żeby Wam pokazać, sobie nasze kwiatki z foamiranu tuszować. I tak pokażę po prostu pierwsze lepsze. Gąbeczkę gdzieś miałam. Nakładam taką zwykłą gąbeczką kuchenną i pocieram. I teraz te osoby, które robią kwiatki, doskonale wiedzą, że to trzeba nagrzać, że to trzeba tam pomiętosić troszeczkę w ręku. I to jest tusz, który nam się ładnie zblenduje, ale nie zetrze pod wpływem właśnie tarcia, pocierania w palcach. Więc ten tusz się do kolorowania, do barwienia foamiranu nadaje jak najbardziej. Wrócimy tylko teraz do odbicia stempla z tazonem. Co ciekawe, ja na przykład z tazona, bo jeśli mam odbić na kartce, to używam Memento, ale czasami chcę zrobić taką kartkę, w której nie chcę zasłonić tła i odbijam wtedy jakiś mój napis na zwykłej kalce technicznej. I właśnie tutaj teraz idealny będzie archiwal. I już pokazuję, jak się odbija archiwal. Próbuję to robić do siebie do góry nogami, a do Was przodem. O. I on się mi, jak widać. I on mi się elegancko odbił na kalce. Oczywiście sekundkę daję jemu do wyschnięcia i za chwilę będzie można już z tą kalką robić wszystko, co się chce i układać kompozycję na naszej kartce. Także to było. Ja mam tutaj oczywiście, słuchajcie, jak zwykle ściągę, bo chciałabym powiedzieć wszystko, o niczym nie zapomnieć. To powiedziałam, o kwiatkach powiedziałam. Super. Kolorowanie stempli. No właśnie, to jest temat, z którym, z zagadnieniem, z problemem przychodzicie do nas podczas zlotów bardzo, bardzo często. Jakim tuszem odbijać stempel, żeby można było go kolorować? Kochani, najczęściej kolorujemy albo jakimiś flamastrami, markerami. Markery najczęściej, nie wszystkie, ale najczęściej, są na spirytusie, czyli promarkery albo kopiki. A drugą metodą kolorowania jest kolorowanie wodne, czyli używamy albo flamastrów na bazie wody, albo po prostu kredek wodnych, które wiadomo musimy rozprowadzić po naszym stemplu wodą. I wtedy, w zależności od tej metody, jaką chcemy kolorować, musimy dobrać odpowiedni tusz. To znaczy, jeśli ja to sobie tak, ja jestem wzrokowcem, słuchajcie, ja zawsze wszystko widzę tak, zamykając oczy. Jeśli kolorujemy czymś wodnym, czyli kredkami i rozprowadzamy wodą, to tusz musi być przeciwnie, musi być permanentny, żeby woda nie weszła w reakcję z wodą. Musimy to zrobić na ukos, czyli malujemy wodą, używamy tuszu permanentnego. Natomiast jeśli będziemy kolorować spirytusowymi markerami, wtedy używamy tuszu wodnego. Czyli, rozumiecie, czyli zupełnie na skos, tak jakby inny tusz, inne kolorowanie, inna metoda kolorowania i wtedy nic się nam nie będzie rozmazywało. Myślę, że tutaj to już wszystko powiedziałam w tym temacie. Czy tam macie, zerknę teraz, jakieś pytanie? Mój archiwal ma ponad rok i jest nadal mokry. No właśnie. Ja też zdecydowanie wolę archiwala, więc zdecydowanie polecam właśnie archiwala. Chociaż zaraz miałam Wam powiedzieć, któryś tusz ładnie
Pachnie, to niestety tak, to stazon. No, mi się ten zapach podoba, taki troszeczkę anyszkowaty. No, ładnie pachnie, mi się podoba. Ale nie, zdecydowanie, jeśli macie kupować i wydawać kasę, to kupujcie Archimala. Teraz dalej. No i teraz słuchajcie, przejdziemy do moich ulubionych, ukochanych również stempli, wielofunkcyjnych. Tylko miejsce sobie tu zrobię, żebym mogła tutaj wam to wszystko pokazać. A mianowicie chodzi o distresy. Stresy uwielbiam. To jest moja. Raz tak podjadę, żebyście widzieli. To jest taka moja. Półeczka, którą mi kiedyś zrobił mąż, jeszcze zanim się zaczęły pojawiać mebelki skrapowe na naszym rynku, i ona mi została, bo ona mi świetnie służy. I już, distresy. Distresy mamy w tej chwili na rynku dwa rodzaje, ponieważ, może położę tak, żebyście tutaj mieli na co popatrzeć. Ponieważ dawno, dawno temu były na rynku tylko i wyłącznie distresy, po prostu zwykłe distresy tusze. One do tej pory możemy zresztą je kupić albo w takich dużych, sprawdzam, czy widać, w takich dużych pudełeczkach, albo w takich mniejszych pojemniczkach. To jest dokładnie to samo, tutaj nie ma żadnej różnicy. Taki mały tusz kosztuje 12 zł. Nie mam pojęcia, ile kosztuje taki duży, bo ja ich nie mam w sklepie, na tej zasadzie, że w sklepie u siebie, więc może ktoś tam podrzuci, jaka jest cena takiego tuszu. Więc to są zwykłe, takie tradycyjne tusze Distress, które były od zawsze. A potem na rynku pojawiły się tusze Distressy, ale oksajdy. Moje są trochę pomazane, zaraz wam powiem, dlaczego są pomazane, co ja z nimi robię, jak ja je przechowuję, jak ja je używam. To są tusze Distressy, oksajdy. Distressy, czyli troszeczkę takie jakby tusze postarzone, takie, które przy na pewno odbiciu stempli nie dadzą nam dokładnej odbitki, dokładnego odzwierciedlenia. Ten tusz nałożony będzie nie do końca wyraźny. Ja może wam już pokażę taką odbitkę, zaraz sobie szybko zrobimy. Muszę tylko znaleźć moją karteczkę, bo chcę robić wszystko na tej samej kartce, żeby było widać różnicę. Na końcu mi przypomnijcie, omówimy jeszcze czyszczenie stempli po tuszach, no i właśnie przechowywanie, bo tutaj ze dwie uwagi będę miała. Dobrze, to sobie nasączyłam. Odbijamy sobie nasz stempel i zobaczcie. On w niektórych miejscach widać teraz. Chodzi mi tam o światło. W niektórych miejscach tusz jest tak jakby ciemniejszy, w niektórych jest jaśniejszy. No to jest po prostu taka charakterystyka tych tuszy. Więc jeśli ktoś robi zaproszenia na komunię, na ślub, i to musi być wszystko bardzo eleganckie i bardzo dokładne, to zdecydowanie Memento. Tusze Distressy mają inne świetne zastosowanie, zaraz o wszystkim będziemy mówić. Chciałam jeszcze powiedzieć, jaka jest różnica między tuszami Distress, tymi zwykłymi, a tymi tuszami Oxide. Tu będzie najlepiej, jak ja wam pokażę, jaka jest ta różnica. Od razu będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tylko pochowam, żebym się tu potem sama nie zagubiła. Zobaczcie. Tu jest Distress Oxide. Tu mam Distress ten zwykły. Ten sam kolor, by się wydawało, a jednak w środku wyglądają one tak. Tusz zwykły Distress zdecydowanie jest ciemniejszy. Widać, że ta poduszeczka jest mocno, mocno nasączona po prostu płynem, tuszem, wodą. To tak wygląda, jakby to było nasączone wodą. Widać, że no, to jest po prostu nasączone. Z kolei tusz Oxide ma taką poduszeczkę bardzo, bardzo aksamitną. Powiedziałabym, że to jest taka konsystencja, obydwa brudzą palce, konsystencja taka kredowa, taka pudrowa, taka do schrupania po prostu. Jest taka bardzo, taka aksamitna, o, w ten sposób.
Natomiast tusz wodny, o, zobaczcie, no, tak sobie pomarzę, to jest tu widać. Mam nadzieję, że widać, a jak nie, to może na białym tle, o, na białym tle będzie lepiej widać, dobra. Więc to jest, słuchajcie, no, tusz o tym samym kolorze, no, ale jak jednak nazwa tylko jest taka sama, a nie odcień przynajmniej, tak? Obydwa rodzaje tuszy lubię, może pokażę jeszcze i te distresy zwykłe, i te distresy oksajdy. Polega, jeszcze jest różnica na cieniowaniu, na blendowaniu, i też zaraz wszystko pokażę. No i tutaj tak samo widzimy, tak? Także to nie jest, to nie było wyrywkowo, że w jednym kolorze tak się zrobiło, tylko po prostu no, te tusze tak mają, aczkolwiek ten wygląda strasznie apetycznie, taki kremowy do lodów w sam raz. Ja używam tych tuszy najczęściej do, wytrę sobie tylko ręce, używam ich do robienia teł na kartkach. One się świetnie rozcierają i blendują. Zaraz pokażę, jak to robię, bo też takie pytanie chyba się wczoraj czy przedwczoraj gdzieś u nas na stronie pojawiło. Bardzo znany z distresów tusz jest Vintage Photo. On jest najczęściej używany do tego, żeby postarzyć brzegi kartki. Jak robimy albumy, jak robimy kartkę, to najczęściej właśnie postarzamy tym Vintage Photo. A ja robię nimi tła. I jak ja robię tła? Już pokazuję, wszystko sobie tylko tutaj przyszykuję. Tła robię przez maskę, na przykład, bo to jest tylko i wyłącznie jeden ze sposobów. Jeśli robię przez maskę, to moje kolory nakładam albo za pomocą, otwórz się, takich paluchów. To jest rewelacyjne do nakładania tuszu. Albo za pomocą blenderów. Takich blenderów. Tutaj zakładamy gąbeczkę i tuszujemy. No to teraz zobaczmy, pokażę Wam i ten sposób, Wy sobie sami wybierzcie, jak wolicie. Ja pod każdym tuszem przyczepiam sobie gąbeczkę. Przyklejam tutaj różnie, albo rzep, albo taśmę dwustronną, taki malutki kawalątek, i wtedy tą ciemną stroną gąbeczki ją tutaj przyklejam i nie muszę szukać gdzieś tam w pudełku, gdzie ja mam odpowiednią gąbeczkę do odpowiedniego koloru, tylko wiem, że ona jest tutaj. Przyczepiam, nabieram na aplikator tusz, po prostu pocieram sobie przez maskę. Ten sposób. Teraz Wam pokażę, no mi się tutaj oczywiście zaraz poruszy. Dobrze, zdejmiemy sobie. Przy tych tuszach warto mieć ściereczkę, chusteczkę mokrą, bo no bo niestety paluchy się brudzą. I teraz sobie użyjemy jakiegoś innego tuszu, żeby Wam pokazać. Oczywiście każdy paluszek mam też podpisany, do jakiego on jest koloru. I z kolei ten pozrzucam. Z kolei używam w ten sposób też tuszu za pomocą palucha, wchodząc na kolor poprzedni. Niektórzy z Was już mogli zobaczyć to, co robię w tej chwili przy okazji filmiku o maskach, ale teraz tylko chciałam pokazać technikę. I w ten sposób możemy sobie tworzyć nasze tła do kartek. Ja bardzo lubię takie właśnie, takie spokojne, nie napchane tymi wszystkimi dodatkami kartki. Bardziej się skupiam właśnie na robieniu tła niż na dokładaniu dodatków. I wtedy właśnie pokazuję różne metody przy użyciu masek czy stempli. To by było to. I to, co się mnie właśnie pytaliście, słuchajcie, to jak blenduję. Jak blenduję. Najpierw Wam może pokażę, bo ja wcześniej sobie w domu przygotowałam dwa tła zblendowane i chciałabym Wam pokazać różnicę, o co chodzi.
Potło robiłam przy pomocy tuszy Oxide, a to tło przy pomocy tych zwykłych tuszy Distress. Zdecydowanie łatwiej robiło mi się tuszami Oxide. One się o wiele ładniej tutaj zblendowały. Tu są trzy kolory. Te też się da zblendować, tylko trzeba troszeczkę więcej się przyłożyć do tego i troszeczkę dokładniej. Ale jedna jest zasadnicza różnica. Zobaczymy, czy to będzie widać. Pewnie na ciemniejszym kolorze będzie dokładniej. Zaraz, słuchajcie, muszę złapać ten granatowy. Dobra, złapałam. Bo mam tam lustrzane odbicie, więc troszkę to mnie gubi. Słuchajcie, przy blendowaniu tymi zwykłymi tuszami Distress pojawiają się białe takie kropeczki, co mnie strasznie denerwuje. Czyli po prostu, nie wiem, ten pigment nie koloruje mi dokładnie każdego fragmentu. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. No po prostu to widać. Tutaj mam wszystko ładnie zakolorowane, bardzo ładne są przejścia, nie ma żadnych prześwitów, nic mi się tutaj nie dzieje. Natomiast przy zwykłych distresach tutaj, to też ja widzę, wy pewnie tego nie będziecie przez kamerę widzieć, wszędzie są takie kropeczki, więc no zdecydowanie ładniej wygląda to tło. Dlatego jeśli ktoś dopiero zaczyna swoje zakupy i zastanawia się, czy oksajdy, czy zwykłe distresy. No, chyba ja bym już teraz kupowała tylko i wyłącznie oksajdy. Jedyna wada oksajdów jest taka, że one mają tylko i wyłącznie, póki co przynajmniej, duże poduszeczki. A tusze distress, chodź tutaj, a tusze distress mają małe poduszeczki. Także jeśli się, nie wiem, przemieszczamy, jeździmy sobie z naszym całym majątkiem gdzieś, no to te będą poręczniejsze. Z kolei te mają taką wadę, że otwierają się, bardzo lubią się w transporcie otwierać te przykryweczki i odpadać. W tych tuszach mi się to nie zdarzyło, a w tych no niestety tak. Nic się temu nie stanie, bo ja nieraz jak jeżdżę po zlotach i wracam do domu i potem patrzę do tego całego mojego majątku, jak to tam wygląda, bo najczęściej to się potem już na koniec tylko wrzuca w nieład artystyczny. I bardzo dużo tych tuszy jest otwartych, one mi dalej służą, nic się z nimi nie dzieje, ja tusze swoje Distress mam już hu 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 i jeszcze dłużej i nawet nieraz były otwarte i całą noc i 2 dni i nic się z nimi nie działo, no ale taką mam do nich uwagę, dlatego od razu o tym mówię. Dobrze, i teraz pokażę, tak jak ktoś prosił, jak w ten sposób robię tło. Pokażę przy pomocy tych tuszy oksajdów. Tylko muszę sobie jakieś kolory wybrać. No, zobaczcie, na przykład chciałam wam pokazać, jaka jest różnica w zielonym. No to jest ten sam zielony. No masakra. No ale trudno. No tak producent zrobił, to tak jest. Dobrze, weźmiemy sobie zielony, niebieski, nie wiem jaki tam kolor jeszcze pasuje. Weźmiemy sobie czerwony, żeby było trochę wesoło. To sobie stąd ściągnę już, bo się tutaj zaczynam troszeczkę tymi rzeczami swoimi rozkręcać. Poduszeczki są. Tutaj poduszeczek nie ma, to tu jest poduszeczka, dobra. No i oczywiście używam aplikatora. Kartkę. Co jest ważne przy blendowaniu tuszami Oxide? Przyszykujcie sobie taką karteczkę Post-it'a klejącą. Zaraz specjalnie jej nie użyję, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Po prostu strasznie się brudzą palce jeszcze. Palce to pół biedy, ale zostawiają palce ślad na kartce i to nie wygląda fajnie. Dobra, nabieramy sobie tusz. I zawsze swoje tuszowanie zaczynam nie bezpośrednio na kartce, tylko obok kartki, żeby nie zrobić takiego dużego nałożenia i dopiero najeżdżam na kartkę. Oczywiście warstw zapewne będziemy nakładać kilka, żeby to było wszystko dokładnie zrobione. Wyjmiemy. Teraz weźmiemy sobie następny kolor. Przy środkowym kolorze, przejmij się, zaczynam od nakładania kolorów
od najeżdżania na kartkę po bokach. Nie na środku, nie zaczynamy na środku, tylko po bokach. Może ja zrobię specjalnie tak, to od razu zobaczycie, o co mi chodziło z tymi śladami. Zaczynam po bokach. W ten sposób nachodzę na kartkę i nachodzę oczywiście na poprzedni kolor. I tak będziemy blendować i blendować, aż nam się wszystko spodoba. Tutaj rozetrzemy. No i teraz kolejny kolorek. I najeżdżamy. No. I też najeżdżamy. Teraz możemy sobie do tego mojego niebieskiego wrócić. Najedziemy kony. Słuchajcie, i tak głaskać, to my możemy te dusze cały czas, aż uzyskamy efekt taki, który nas satysfakcjonuje. Nie wiem, czy będzie to u Was widać. Jeszcze w tych kolorach chyba jakoś jest to najmniej. Palce pozostawiają tutaj białe ślady, dlatego bardzo często używa się karteczki post-it klejem do palców i w ten sposób przytrzymujemy sobie naszą karteczkę, którą barwimy i wtedy nie zostawimy śladów palców. Także w ten sposób rozprowadzam właśnie tuszę, robiąc takie tło. Dobra, jest tło, zamykam to, żebym ja się tutaj potem nie zagubiła, słuchajcie. To powiedziałam Wam, że do odbijania nie, że do tło. Dobra. Tusze te fantastycznie reagują z wodą. Ja też już pokazywałam tą metodę, więc niektórzy będą ją znali, ale powtórzę, bo zasada jest chyba fajna i efekt można fajny osiągnąć. Mam maskę, którą, o może zrobię, tak, chwilę będzie biało, wiem, ale przynajmniej zrobię to tak, żebyście widzieli w kamerze wszystko. Maskę psikam wodą. O, teraz to mokre sobie kryję. Oczywiście to nie będzie cała, bo mamy tylko taki mały fragmencik. Przykładam tą mokrą częścią do tuszu. Gdzieś mam ręcznik. I zobaczycie, jak te tusze reagują z wodą. Będzie ładnie. O! Dać. Mam nadzieję, że dać. Woda wybarwiła pigment. Słuchajcie, one Wam to podkładam. O, dobra. Woda wybarwiła pigment i powstaje nam z maski taki wzór. Bardzo często stosuję ten sposób właśnie na zrobienie ciekawego tła. To jeśli chodzi o tusze i stresy, chyba powiedziałam wszystko, co przynajmniej teraz pamiętam. Spojrzę, czy Wy macie jakieś tam może pytania. Oxide, żywe kolory, Lisko. Tak, no zdecydowanie. No fajne są te kolorki. Wiecie, nie było oksajdów, to się kupowało zwykłe distresy, ale jak się pojawiły oksajdy, to chyba one są fajniejsze. Tak mi się wydaje, że są fajniejsze. Dobrze, następnymi tuszami, które używam, dajmy chyba sobie to, bo będę tylko hałasować, to są tusze kredowe. Kto jest na bieżąco z naszymi filmikami, ten też wie, do czego używam tuszy kredowych. A mianowicie,
Tusze kredowe, jakie ja posiadam, to są tusze Prime. To jest takie tak zwane żelazko. Ja tak go sobie też nazywam, ale chyba tak popularnie się mówi, takie żelazko. Tutaj się zdejmuje przykryweczkę i mamy gąbkę. Bardzo sympatyczne, bardzo takie ładne są te tusze z wyglądu. I dodatkowo tusze, które mam kredowe, to są również tusze, te są Prime, a te są firmy Tsukineko. Czyli tak jak te małe Memento, te łezki. A te są, tamte były w czarnym bodajże, gdzie ja mam jakiś, czy to wyniosłam. Memento, te zwykłe wodne są w czarnych opakowaniach, a kredowe są w białych opakowaniach. O, w ten sposób. I do czego używam kredowe? Kredowe są fantastyczne do kolorowania tekturek. Kredowych również jest kolor biały. Będziemy zaraz o tym omawiać, bo to też jest takie duże dosyć zagadnienie. Ale najpierw pokażę Wam, jak ja koloruję tekturki. Po prostu mam najzwyklejsze w świecie tekturki. No nie najzwyklejsze, bo agateriowe. I bezpośrednio właśnie tym żelazkiem pocieram po mojej tekturce. I tak samo mogę to zrobić i takimi tuszami, czyli tymi Prime żelazkiem, jak i tymi Tsukineko. One idealnie mają pigment. One tak szybciutko łapią, z taką łatwością pytają barwnik z tekturki, że nie ma tu żadnych prześwitów. No jest, dla mnie to jest rewelacyjne. O, no, taki minus właśnie. Robimy. To sobie weźmiemy teraz jakieś inne. Ta poduszeczka jest przyklejona po prostu tylko i wyłącznie na kleju i to chyba nie jest jakoś tak najlepiej przemyślane. Ale tusze są rewelacyjne. No i w ten sposób właśnie barwię sobie moje tekturki. To jest najszybszy sposób. Bardzo dokładnie pokrywają tekturkę. Rewelacja, no chyba nic więcej nie trzeba. No i właśnie jeśli jesteśmy przy tuszach kredowych, to tutaj, tylko umyję ręce, to tutaj poruszymy temat tuszy koloru białego. Bardzo często przychodzicie do nas na stoisko podczas zlotu i pytacie, którym tuszem można odbić stempel na biało. Niestety żadnym. Żadnym, który byłby, dałby ciekawy i ładny efekt takiego, jakiego oczekujemy. Ja zaraz Wam pokażę, jak się odbija stempel białym tuszem. To może ja sobie przy okazji, bo muszę umyć stempel, to przy okazji zrobimy zagadnienie, jak się myje stempel. Po tuszach wodnych, słuchajcie, to jest albo w fartuszek, albo w spodnie pocieramy, albo w jakąś szmatkę, którą powinniśmy mieć na miejscu. Ja też miałam, ale gdzieś mi zniknęła. Zaraz wstać i wziąć moją ściereczkę. Ściereczki ani róż, ja mam taką wysłużoną, więc możemy sobie to wycierać po prostu zwykłą ściereczką, ale możemy użyć też specjalnego płynu do mycia stempli i sobie pocieramy. Po tuszach pigmentowych też można zetrzeć, ale tym płynem właśnie ślad. To, że on zostanie troszeczkę ciemniejszy, to niczemu nie szkodzi, na pewno nie stemplowi. Więc spokojnie można używać i tych tuszy i one nie zaszkodzą. Dobrze, mam stempel, mam swój czysty i teraz potuszuję go białym tuszem. Jak widzicie, wygląda na stemplu, widać, wygląda tak.
Ja go teraz odbiję. Staram się to zrobić mocno, mocno, mocno. Ale efekt będzie taki. Ciekawe, czy cokolwiek w ogóle zobaczycie. Bo tego po prostu praktycznie nie widać. Coś tutaj widać fragmencik, tu coś widać fragmencik. No niestety, no po prostu tusze białe nie nadają się do odbijania stempli. Natomiast tak samo jak i distresy, idealne są do robienia tła. Możemy sobie tło zrobić przez maskę i wtedy bezpośrednio możemy to zrobić już tuszem. Nie musimy używać ani tego palucha, ani blendera. Tusze kredowe po prostu mają taką mięciusieńką tą gąbeczkę. No bardzo, bardzo taką mięciusieńką, bardzo przyjemną. I ona ugina się tak, że dociera do papieru naszego. Natomiast tusze te wszystkie inne typu Distress, typu Memento mają twardą tą poduszeczkę i one nie dotrą tam między tą różnicę między maską a papierem. I możemy, zobaczcie, zrobić takie różne tła. Ja tutaj sobie przygotowałam takie zwykłe, proste karteczki, jakie kiedyś zrobiłam właśnie używając maski i tego kredowego tuszu. I tak samo to jest maska serduszka i też kredowy tusz. Ja w swoim zasobie mam dwa białe tusze i efekt jest przy każdym taki sam. Zresztą obydwa są firmy Tsukineko. Jest to taki Versamagic tusz. Mały i duży. Małe znowu są faktycznie poręczniejsze, bo można spokojnie właśnie przez tą maskę sobie popocierać i no jest po prostu wygodniej praktycznie. Nie musimy już do tego używać dodatkowych narzędzi. To pokazałam. No i słuchajcie, ostatnio co się pojawiło na rynku polskim. I niestety, ja tutaj się nie popisałam, ponieważ jeszcze nie zrobiłam tego zakupu, ale zrobię tusze alkoholowe. Ja niestety, no już niestety, bo nie nasze polskie. Dawno temu kupiłam Rangera tusze alkoholowe. To są takie małe takie buteleczki. Ale ostatnio pojawiły się renesansu o wiele, wiele tańsze właśnie tusze też alkoholowe. I tutaj właśnie chciałam wtrącić i powiedzieć, że prawdopodobnie jednym z pokazów na naszym zlocie będzie właśnie używanie tuszy alkoholowych. Na zlocie będzie można je też zapewne kupić, podejrzewam. Ale w każdym razie ja bardzo liczę na ten pokaz, ponieważ moje doświadczenia z tuszami alkoholowymi nie są jakieś tam super rewelacyjne i bardzo chętnie bym się nauczyła je stosować. Ja Wam oczywiście mogę pokazać swoje jakieś takie próby, ale to nie jest nic cudownego, no ale próbowałam tutaj. Zrobiłam tło tuszami alkoholowymi i dodatkowo odbiłam stempel, tak żeby wybarwić ten tusz alkoholowy, kolor żeby wybarwić. Tutaj jakieś próby moje były rozprowadzania za pomocą słomki tuszu. I tutaj też coś tam kombinowałam, jak widać efekty no, mnie przynajmniej nie satysfakcjonują, dlatego liczę na pokaz i koniecznie chcę tam zdobyć troszeczkę właśnie wiedzy w tym temacie, bo no bo jak widać, nie do końca to jeszcze wszystko wiem. Także liczymy na pokaz Ilonki. Słuchajcie, no i co? No i chyba teraz z takich, których jeszcze używam tuszy, takich specyficznych tuszy, są to tusze do embossingu. Co to jest embossing? To polecam cofnąć się też do kolejnych moich filmików na naszym kanale YouTube. Nie wiem, czy ostatni, czy przedostatni, to był w każdym bądź razie embossing na gorąco. Tam wszystkie informacje na ten temat znajdziecie. Tusze
Tusze do embossingu, jest to tusz przezroczysty, lepki. Do niego się właśnie potem przyczepia nasz puder do embossingu i możemy jego nagrzewać. Występuje pod dwiema postaciami, jako pad, idealny do odbijania stempli za pomocą embossingu, czyli w ten sposób. I druga forma, buteleczka, która jest zakończona tutaj gąbeczką, no ma taki aplikator i ona za to jest rewelacyjna, jeśli chcemy zembosować tekturki, ponieważ wtedy używamy jej w ten sposób, po prostu tapując nasz tusz po tekturce. Kiedyś, zanim się pojawił na rynku w tej postaci tusz do embossingu, no to oczywiście, że do tekturek też się używało i takiego tuszu, ale to już polega na tym, że trzeba podoginać w każdym miejscu taką tektureczkę, żeby nam się tam pod spodem ten tusz przyczepił. Przy dużej tekturce to jeszcze nie jest takie problematyczne, natomiast jak mamy jakieś drobne, małe, bardzo ornamentowe tekturki, albo napisy, to niestety możemy podczas takiego przygniatania możemy je uszkodzić, połamać i niestety do wyrzucenia. Dlatego super wynalazkiem jest taka forma tuszu. Aczkolwiek, jeśli ktoś z Was miałby dopiero sobie wybrać, powiedzmy, jeden i dopiero i kupić tusz, nie może sobie pozwolić od razu na zakup tych dwóch form, no to zdecydowanie bardziej polecam ten, no bo tutaj i stempel odbijemy i tekturkę też, tylko musimy bardzo uważać. Natomiast jeśli ktoś może sobie pozwolić, to to jest po prostu super wygodne rozwiązanie, bardzo, bardzo praktyczne, po prostu jest rewelacyjne. Możemy tak samo tym tuszem nie tylko tekturki embosować, ale i linanki zwykłejników też możemy embosować. Słuchajcie, no dobrze. Aha, wiem. To są wszystkie te tusze, które ja posiadam, które ja używam. Nie wiem, jeszcze miałam powiedzieć o tuszach pigmentowych. Zapomniałam o nich, ponieważ ja ich nie używam, ponieważ dla mnie są nie bardzo przydatne, tak bym to nazwała. Ja mam przypadkowo, ponieważ testowałam je wcześniej i dlatego ich nie kupowałam, ale przypadkowo mam dwa różne tusze, dwóch różnych firm. Ta jest też Tsukineko, to jest no na pewno, tak, Tsukineko też jest, więc tak jak te wszystkie inne fantastyczne i kredowe i wodne, tak pigmentowych nie do końca lubię. Dlaczego? Dlatego, że one mają takie, może ja też pokażę, jak mi się odbija. One się tak jakby za bardzo wylewają. I im mamy stempel jakiś taki drobniejszy, z drobniejszymi szczególikami, jakąś właśnie czy rozetkę, to może nam się te drobne elementy mogą nam się zalać. Po prostu ten stempel nie będzie, jeśli to będzie napis, to nie będzie na przykład czytelny. O, w ten sposób. Więc, ale już pokazuję, o co chodzi też. Nałożymy. On jest taki, widać od razu, że on jest taki gęsty. On jest taki, no nie umiem tego nazwać, on jest taki po prostu gęsty. Widać? Tak, coś. On jest po prostu gęsty. No i teraz odbijemy go też sobie na tej naszej kartce. I zobaczcie. I zobaczcie. Robiłam na tej samej kartce, używając tego samego tuszu, i zobaczcie, jak się odbija tusz pigmentowy. No po prostu dla mnie on się do odbijania stempli nie nadaje w ogóle. Także jeśli chodzi o odbijanie stempli, to zdecydowanie Memento, przynajmniej kilka podstawowych kolorów to się powinno mieć, to jest bardzo, bardzo dobry wybór. Distress, tak, ale nie do odbijania stempli, tylko bardziej do kolorowania. Distressami możemy kolorować stemple i do robienia teł. Pigmenty na pewno nie do odbijania, ale nadadzą się też do kolorowania kwiatków z Faamiranu. Podejrzewam, że tak samo jak archiwale, one się też nadają, ale że archiwale mają kilka innych zastosowań, więc po co mieć te i te. Zdecydowanie polecam archiwale.
Coś ja przed chwilą mówiłam i mi się przypomniało, że wam miałam powiedzieć. Wam miałam powiedzieć. Pamiętam, no to trudno. To nie będę wymyślała. Pamiętam. No i teraz co, kochani? W takim razie, jak ja postępuję ze stemplami po użyciu różnych tuszy? Tak jak mówiłam, przy tuszach wodnych przecieram ściereczką w fartuch, w spodnie i robocze oczywiście jakieś i już. Jeśli używam tuszu permanentnego, czyli ten Archival lub Stazon i nie chcę, żeby on mi zabarwił tusz, to stempel, to od razu używam płynu specjalnego do mycia stempli. Niestety, no może się zdarzyć tak, że jak nie umyjemy po tuszu permanentnym stempla, to on zostanie czarny, ale to niczemu stemplowi nie szkodzi, zupełnie niczemu. On będzie odbijał dalej tak samo, natomiast nigdy nie zostawiłabym nieumytego stempla po użyciu tuszu pigmentowego. On wejdzie w te dziureczki, w te otworki, w te literki i on wszystko to pozatyka i niestety stempel im drobniejszy, tym mniej może się do użytku już nadawać. Oczywiście bardzo często stemple biorę po prostu pod kran, jakimś płynem do mycia naczyń, najczęściej Ludwikiem, myję i są w idealnej formie. Jak przechowywałam tusze Distress, to widzieliście w takim moim samorobionym regaliku. Inne tusze po prostu najczęściej przechowuję w pudełeczkach wszelakich. Tak samo zresztą tutaj te Memento. Nie wiem, czy mówiłam, że Memento to oprócz takich małych łezek są i duże pady. Zdecydowanie wolę. Te służą naprawdę bardzo, bardzo długo. Te duże Memento mnie denerwują, bo one ich, ta gąbeczka, nazwijmy to gąbeczka, jest taka, to jest taka faktura płótna. I jeśli odbijam stempel, który jest, ja to nazywam takim pełnym stemplem i odbijam go potem na kartce, to ewidentnie odbija mi się ta faktura płótna. Dlatego tak niekoniecznie te duże. No oczywiście na napisach tego nie będzie widać, tylko na jakichś takich tusz stemplach, które mają większą, gładką powierzchnię. Jeśli chodzi o tusze Memento, o ich przechowywanie, to początkowo trzymam je zawsze w swojej półeczce tak, bo one tutaj ładnie jedna na drugą, teraz tak wezmę, może będzie lepiej widać, jedna na drugą tak ładnie nachodzą i tak sobie mogą stać. Natomiast jeśli ten tusz już nam służył jakiś czas i tuszu w nim zaczyna brakować, wtedy zostawiam go specjalnie do góry nogami. I wtedy on mi stoi cały czas w ten sposób. Po prostu chcę spowodować, że tusz, który jest gdzieś tam, że tusz, który jest gdzieś tam głęboko, spłynie mi do wierzchu naszej poduszeczki, no i jeszcze troszeczkę mu przedłużymy jego żywotność. Także no to jest taki sposób, który warto jeszcze na siłę wypróbować, bo może nam się to uda. Są jeszcze tusze, na które mam ja ostatnio chrapkę Primy, takie duże, one są fantastyczne. Nie wiem jak w użyciu, bo nie używałam, ale fantastyczne w nich jest to, że są takie magnetyczne i można je ustawiać jeden na drugim i one tworzą nam taką wieżyczkę. Na pewno pięknie to będzie wyglądało na półce. Ja nie mam jeszcze ani jednego takiego tuszu, ale tak właśnie myślę, czy by się na nie wkrótce nie spuścić. No bo jak już mam tych wszystkich kolorów tyle, to coś muszę sobie też kupować, prawda? Dobra, słuchajcie, to jest chyba tyle, co na razie chciałam powiedzieć o tuszach. Wy teraz zerknijcie, co wam chcemy pokazać i za chwilę widzimy się z powrotem.
Słuchajcie, no podglądam teraz przez ten czas, co tutaj popisaliście, bo jak ja do was mówię, to nie zerkam w ogóle na telefon, co tutaj nie cofnę się zupełnie do puder biały, czy możliwe. No tak, Eliza, jest puder biały i to jest najlepsze, co możemy zrobić, jeśli chcemy uzyskać biały napis na kartce. A czy się da kredowymi kolorować? Wiecie co? Nie wiem, czy się da, ale możemy to sprawdzić. Ja wiem, że teraz już nie widzicie, co się tutaj dzieje, no ale takie się pytanie pojawiło, to ja to sprawdzę i wam powiem po prostu. I musicie mi uwierzyć na słowo. No jednak mój mąż nie dał za wygraną i stwierdził, że zobaczycie to, co robię i te nasze próby. Tusze każde, jeśli chcę kolorować stemple tuszami, to każdy odbijam na kawałku szyby szkła, tylko uważajcie oczywiście, czy na bloczku akrylowym. Ja nie mam tu w tej chwili odbitego żadnego stempla do kolorowania, ale po prostu zobaczymy. Tu mam taki pędzelek, który jest z wodą. No, kredowe chyba coś tam daje. Ciekawe, jak to się zachowa po wyschnięciu, ale to chyba nie jest jakiś super ekstra ciekawy. Ale wiecie co, no trzeba by zobaczyć, jak to wyschnie. No to jak już jesteśmy przy tym kolorowaniu tuszami, no to spróbujemy w takim razie też zrobić to distresem, bo distresy jak najbardziej do tego się nadają. Jest wiele osób, które właśnie w ten sposób kolorują stemple. Distresy, nie wiem, czy są jeszcze teraz, ja kiedyś miały takie uzupełniacze w buteleczkach. Można sobie taki kończący się tusz uzupełnić. Wytrzeć tylko kolor. No i tutaj też nałożyłam jakiegoś kolorku na mój bloczek. I na mokro. O, no to zdecydowanie daje nam pigment. Tak. No czyli no jak widać, distresy trzeba mieć. No po prostu distresy trzeba mieć. Dobra, ja w takim razie dalej wracam tutaj do tych waszych pytań. Co wy tutaj macie? Tutaj Agata podpowiada, pigmentowe tusze są gęste, lepkie, dość szybko wysychają, na pewno nie są do szczegółów. No więc właśnie uważam, że początkująca osoba to nie jest to na pewno dla niej zakup pierwszej potrzeby. Zdecydowanie. Listersami można kolorować, no. Tak, te oksydy pudrowe. Memento są bardzo długowieczne. Bardzo. Ja poza czarnym, bo czarny używamy w bardzo dużych ilościach, ale poza czarnym te wszystkie inne kolory to są te moje pierwsze opakowanka, jakie sobie kupiłam x lat temu. Okej, okay, może ja nie robię na co dzień w hurtowych ilościach kartek, ale to są te pierwsze opakowanka i one cały czas mi służą. Także tak, są długowieczne. Zmieniam tylko czarny. Pewnie oksydami tak samo można kolorować, tak jak zwykłymi distresami. Po prostu ten kolor będzie taki bardziej pastelowy, bardziej taki matowy. O, Paulina, moje pierwsze kolory z Memento mają 5 lat i dalej śmigają. No, także to chyba mówi wszystko, dokładnie tak jest. No, ktoś mówi szczoteczka do zębów i płyn do mycia naczyń, bo pewnie chodzi o mycie stempli. Jak najbardziej, tylko tak delikatnie tą szczoteczką nie. Ale tak, to jest bardzo dobry sposób, jeśli już chcemy uratować stempel, bo zawaliliśmy go tuszem pigmentowym. No to nie mamy nic do stracenia i jak najbardziej możemy tak robić.
Hej, czy polecacie Distress Oxide czy Ink? No czy ten stary tusz. I te są fajne. Jeśli możesz sobie, masz miejsce, żeby przetrzymywać duże opakowanka, to chyba oksajdy. W tej chwili ja bym kupowała, zresztą uzupełniam swój zasób co jakiś czas właśnie oksajdami. A z kolei te malutkie, które mam, jeżdżą ze mną na zloty, jak robię jakieś pokazy, no to jest wtedy po prostu dla mnie strasznie wygodne, że ja w takiej malutkiej powierzchni zmieszczę bardzo, bardzo dużo kolorów tuszy i to jest dla mnie wyjście rewelacyjne. Ale jeśli wy się nie przemieszczacie i te tusze mogą sobie stać cały czas w jednym miejscu w domu, to i macie miejsce na przechowywanie tych dużych, to oksajdy. Dziękuję ci, Agnieszko Cebulo. Cebulo. Dobrze, słuchajcie. No cóż, a weźcie mi jeszcze, napiszcie, kto wybiera się na nasz zlot warszawski w czerwcu, bo nic mi tutaj o zlocie nie piszecie, a ja byłam taka ciekawa waszych reakcji. Co wy będziecie tutaj? Marta Piekarczyk. Niestety ja nie myję żadnych stempli, dlatego w sobotę w Agaterii muszę dobrać nowe stemple, napisy. Dobrze, Martuś, wybierzesz sobie. Słuchajcie, w sobotę u nas w pracowni będzie gościła właśnie Marta Pikaczyk z dwoma warsztatami, więc będzie ciekawie. Nie mogę doczekać, bo na warsztatach odpoczywam i się relaksuję i czekam na wszystkie takie warsztaty, a z Martą szczególnie. Będziemy w sobotę z Martą i z Zuzą załatwiały bardzo ważne sprawy wieczorem, ponieważ jedziemy tam do miejsca, gdzie będzie organizowany nasz zlot i będziemy wszystko jeszcze raz i mierzyć, i ustawiać stoły, planować oczywiście, i gdzie będą różne rozrywki. Wszystko to będziemy planować, także przed nami będzie ciężka noc w sobotę. No, pomyśl, Marta, pomyśl. Tak, Becia, jaką masz prośbę? Mów. No widzę, Agnieszka będzie, Paulina będzie. Na zlocie, świetnie. Nie no, na razie to się spotykamy z bardzo dużym, takim pozytywnym odbiorem tego naszego pomysłu. Ale myślę, że będzie bardzo fajnie. Słuchajcie, no co tam, jeszcze macie jakieś pytania? Bo ja nie chcę przedłużać, nie wiem, która to jest godzina, ale... A po załatwianiu spraw. A po załatwianiu spraw, Marta, to my padniemy, bo będziemy takie zmęczone. No powiedzmy. Będziemy obgadywać wszystko. Dobrze, słuchajcie, to nie będziemy już chyba dłużej przedłużać, bo ja też już jestem troszeczkę zmęczona po tylu godzinach pracy. Mam nadzieję, że informacje, które wam przekazałam, były przydatne. Napiszcie potem tam w komentarzach, ja sobie w domu wszystko doczytam. Pamiętajcie o zapisaniu w kalendarzach tej naszej daty 15 czerwiec. Pamiętajcie, żeby jutro od godziny 12 obserwować mojego prywatnego, moją prywatną stronę na Facebooku. Tam będą wszystkie instrukcje odnośnie naszej zabawy YouTube Hop. Będzie bardzo, bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Zobaczycie, co ja stworzyłam, jaką kartkę. I to chyba jest, kochani, tyle. Będę się z wami żegnała. Jeśli ktoś dołączył troszeczkę później, to pamiętajcie, że nasz filmik już od jutra będzie można obejrzeć właśnie na naszym kanale YouTube, a pewnie już za niedługo będzie na Facebooku, w zakładkach filmy. Tam można w każdej chwili wrócić i sobie powtórzyć, przypomnieć i obejrzeć jeszcze raz. I kto nie mógł, też będzie mógł sobie do tego wrócić. Kochani, dziękuję wam za to, że spędziliście ten wieczór ze mną. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy niebawem z kolejnym tematem. I cóż, do zobaczenia za jakiś czas i do zobaczenia w czerwcu w takim razie w Warszawie. Dobranoc, papa. Pa.